momencie nie widzę jakby powodu do tego, aby tworzyć jakieś zamieszanie. Uczniowie mają zajęcia, są wychowawcy. Jest pewien problem, który do mnie wpłynął dzisiaj. Wcześniej rozmawiałem z jedną z matek kilka dni temu. Problem klasy pierwszej D i tam klasy pierwszej D i tak dalej. Klasy pierwszej, które mają zajęcia jakby od południa na drugą zmianę tekstową. O ile wiem, te zajęcia tak były, to tak były planowane też przez dyrektora Starzyńskiego, więc tutaj to było planowane wcześniej przez dyrektora Starzyńskiego. Udział na, nie wiem, może nieprawda, no przepraszam. Proszę Państwa, po raz ostatni wzywam do opanowania emocji. Każdy będzie mógł się wypowiedzieć, zgłaszając się do głosu. I teraz ja mówię, przepraszam bardzo, ja panu, proszę i daj dokończyć. Sprawę PiS. Jeszcze chwileczkę. Każdy będzie mógł powiedzieć to, co chce, pod warunkiem, że zachowamy normy współżycia społecznego. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest wiec pod szkołą, to jest sesja rady. Tu obowiązują pewne zasady, ja sobie zasadzę ich przestrzegania i będę ich przestrzegał. Jeżeli Państwo będą dalej stosować obstrukcję, będą krzyczeć, przerywać, to zrobię przerwę i dalsza część sesji odbędzie się do udziału publiczności. Wtedy będziecie mieli okazję zabrać głos. Czy tego Państwo chcą? Chyba nie. Dostanie Pani głos, jak kończy morami. Do ładnie zostawmy. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Ja bym chciał podpowiedzieć, że właśnie ten pismo od rodziców otrzymałem dzisiaj. No oczywiście, jak się będzie też, że mówię, co powiedziałem wcześniej, tam z jednym z matem, tej klasy pierwszej D, też jeszcze dalej apelować tam. Czy dałoby się w ramach organizacyjnych jakoś przesunąć te godziny dla tych dzieci. Natomiast ja jestem, no niestety, wydaje mi się, że szkoła powinna normalnie funkcjonować. Jestem zaniepokojony jakąś taką atmosferą wytworzoną przez kogoś, nie wiem kogo w tej szkole. Podam Państwu przykład jeden. Byłem kilka dni temu też właśnie w tej szkole i wpadłem. Praktycznie chciałem, ponieważ chciałem pięknie dostarczyć pismo do jednego z nauczycieli. Nie chciałem wzywać tego nauczyciela. Tutaj przy okazji, przyjeżdżając w pobliżu, wziąłem z sobą pismo osobiście, zjawiłem się w szkole, byłem w sekretariacie, byłem pani sekretarka, poprosiłem tego nauczyciela, była przerwa, przyszedł nauczyciel, dałem mu to pismo, nauczyciel odmówił przyjęcia, tego przeczytał, ale odmówił przyjęcia. Oczywiście w takiej sytuacji jest kwestia odnotowania i poświadczenia tego, że ktoś odmówił przyjęcia. I poprosiłem panią sekretarkę, która była świadkiem tego, żeby wspólnie ze mną podpisała ten stan faktyczny, że ten pan odmówił przyjęcia pisma. I to byłem zaskoczony, pani sekretarka powiedziała, że nie, że ona nie podpisze wyrzutem, że w ogóle o co chodzi, ja tutaj jestem. Ona tego nie podpisze. W tym momencie akurat znalazła się jakaś matka, sekretariacie, która była świadkiem tego. Ta pani powiedziała, jestem adwokatem, nie widzę problemu, ja mogę podpisać. Podpisała to i pani sekretarka wręcz zaczęła wyrażać pretensje do tej pani. Dlaczego ona to podpisuje? Znaczy to, no nie wiem, to jest dla mnie... Przepraszam, panie burmistrzu, o... Żeby osoba, która pracuje w sekretariacie, tak było. Ja bym prosił, żeby jednak bardziej zwięźle mówić o problemie, bo dobrze. Jak wbrymy w takie szczegóły, to po prostu nikt już tego nie słucha, bo percepcja człowieka nie jest w stanie tego znieść. A dużo osób jest zapisanych z rany do głosu, a jeszcze Państwo sami, jeżeli zachowają porządek, mam nadzieję, że tak, też chcą wyrazić swoje wątpliwości, czy zabrać głos. Dziękuję. Pan burmistrz Łuczyński. Panie Przewodniczący, chciałbym tylko jedno zdanie nawiązać do wcześniejszej wypowiedzi Pana Radnego Niedziałka. Postaram się przekazać Państwu na tym również kopię tej instrukcji bezpieczeństwa. Obowiązuje nas instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w tym budynku i
zgodnie z tą instrukcją, z tego co mi wiadomo, na tej sali można przyjąć 50 osób, w wyjątkowych sytuacjach do 70. Dziękuję. No instrukcja, ale też zdrowy rozsądek. Proszę się panie radny Wyszkowski rozejrzeć, pan Adam Niedziały. Proszę się rozejrzeć po sali, będzie pan miał łatwiej niż pański kolega, bo pan, który siedzi tyłem do publiczności. I zobaczcie, jak to jest po prostu pełno. Sali teraz nie zmienimy. Bardzo proszę, pan...